Dzień dobry. Wczoraj wróciłam do domu przed 4 nad ranem. Ostatni tydzień spędziłam nad Bałtykiem z moją przyjaciółką pod namiotami. I jak wróciłam do domu, w ogóle nie umiałam spać, więc zajęłam się kompulsywnym czytaniem książki do 6 nad ranem. Mega mi się podoba. Polecam. Obudziłam się, wstałam sobie o 11 i jestem z tym okej, bo czułam, że muszę sobie odespać. Teraz prawdopodobnie będę sobie planować mój dzień albo pisać w dzienniku. Muszę się jeszcze wypakować. I tak mi się nie chce. Pada deszcz. Chciałam zrobić jogę na dworze. Poczekam, może później będzie lepiej. Zawsze jak wracam do domu po przerwie jakiejś, nawet tygodniowej, to czuję się zagubiona. Dlatego myślę, że dzisiaj na spokojnie. Chciałabym zmienić coś w swoim pokoju. Tęskniłam za masłem orzechowym. Już się rozpakowałam, ale chyba wezmę się jeszcze za ogarnięcie swojej szafy, w sensie jakieś porządki. Uważam, że warto jest przynajmniej raz w roku zrobić przegląd szafy i bardzo polecam pozbywać się ubrań, których nie nosimy, bo wydaje mi się, że każdy ma w swojej szafie ubrania, których w ogóle nie nosi i po prostu nie ma potrzeby, żeby tam były, więc można je oddawać albo sprzedawać. Ale trochę się boję, że jak zacznę, to mnie to przytłoczy i będzie taka sterta ubrań przez kilka dni. Nie chcę tak robić. Część szafy dzisiaj, część jutro. Nie wiem. Chciałabym jeszcze posprzątać pokój. Więc chyba poczytam książkę. Prokrastynacja to piękna sprawa. Nie za często piszę sobie moją listę dzienną, to do, bo zazwyczaj po prostu mnie to strasznie przytłacza i wydaje mi się, że wolę rozpisywać sobie cele takie tygodniowo. Są też takie rzeczy, które chciałabym zrobić w trakcie miesiąca i też lubię sobie to zapisywać. Bardzo chciałabym przetestować chlorellę. Nie wiem, czy się opłaca, ale jestem ciekawa po prostu, jak to działa. Jakby ktoś nie wiedział, to są sproszkowane wodorosty i mają jakieś tam właściwości zdrowotne.
ryzykowne. Czytałam ostatnio takie książki, romanse, Pieśń o Achillesie. Bardzo mi się podobała. Zaczynając ją miałam takie mitologia. To nie jest nic, co mnie interesuje, ale o dziwo bardzo mi się podobało. Bardzo wzruszająca. Co wyszeptał nam deszcz? Szybko się czyta. Całkiem oczywista historia. Aczkolwiek też bardzo przyjemnie mi się to czytało. I teraz tak. To jest moja piąta chyba książka od Colin. Albo czwarta. I chyba jest moją ulubioną. Ale... jestem tutaj, bo tak się niestety niefortunnie wydarzyło, że czytam dwie książki naraz, ale jest spoko. Bardzo ciekawa historia, po prostu, nie wiem, zobaczymy co się wydarzy dalej. Jestem pozytywnie zaskoczona i otwarta na to, co mnie tutaj jeszcze zaskoczy. Jeszcze chcę przeczytać od niej Ludzie, których spotkamy na wakacjach. Lekka, ale nie do końca. Nie wiem, relacja między bohaterami jest bardzo ciekawa. Strasznie mi się podoba ta książka. Moje recenzje chyba nie są zbyt dobre, okej? Okay? Zdaję sobie z tego sprawę. Po prostu chciałam się podzielić. Chociażby tytułami. Polecam, jak ktoś lubi romanse. Boję. Tak sobie tutaj siedzę, myślę, jak bardzo wkurza mnie presja na produktywność. I mam wrażenie, że żyjemy w takich czasach, w których jedną z najbardziej cenionych rzeczy jest po prostu robienie jak największej ilości rzeczy. W produktywności moim zdaniem chodzi o to, żeby robić nie w jak największej ilości, tylko jak najefektowniej. I uważam, że takie ciśnięcie się na siłę i uleganie tej presji prowadzi ostatecznie do wypalenia, niezależnie od tego, czego to dotyczy. Dlatego najważniejszy w produktywności jest odpoczynek. Bo jeśli jesteś tak bardzo wkręcony w robienie rzeczy i produktywność, to w końcu uświadamiasz sobie, że nie czerpiesz żadnej radości ze swojego życia i ono zaczyna przypominać misję, listę rzeczy do zrobienia. I wiem, że wielu osobom pomaga planowanie. Ja też ogólnie planuję. Być może nie każdy dzień, że wypisuję po myślniku, co mam zrobić. Tego nie lubię za bardzo. Ale wiem, że wielu osobom to pomaga. Jeśli chodzi o organizację czasu, to mi bardzo pomaga wyznaczanie sobie swoich priorytetów i wartości. O wiele łatwiej mi robić rzeczy, które są zgodne ze mną. I też dobrym sposobem jest tak naprawdę planowanie odpoczynku, uwzględnienie tego, co my chcemy tak serio, co sprawia nam radość. Bo jeśli o tym zapomnimy, to... Myślę, że kluczowa też jest rutyna, którą lubimy, bo dużo osób też zapomina o tym, i myśli sobie, że musi robić to. 16 punktów. Nie przynoszą one żadnych efektów, dlatego że bardziej się przy tym męczysz i w ogóle nie chcesz tego robić, tylko czujesz presję, że musisz to robić i nie trzeba tego robić. Możesz robić to, co lubisz. Jednocześnie dbać o siebie i jednocześnie być produktywnym i jednocześnie odpoczywać i jednocześnie odnosić sukcesy, spełniać się i swoje cele.
zawsze wieczorem albo w nocy jestem mega zainspirowana. Nie wiem, czemu tak jest. I wzięłam się za sprzątanie szafy. Słucham sobie podcastu od Karoliny Sobańskiej. Robię 4 kubki. Rzeczy do wyrzucenia, rzeczy do sprzedania, rzeczy do włożenia po prostu do szafy z powrotem i rzeczy do przerobienia, czy tam zeszycia czegoś, albo do zaniesienia krawcowej. Trzymajcie kciuki.